Z Januszem Kijowskim, autorem filmu, reżyserem filmu Stan Strachu, pracowałem już wcześniej. Jeden z jego pierwszych filmów, Indeks, był też jednym z moich pierwszych plakatów. Natomiast plakat do filmu Stan Strachu miał dwie wersje. Miał wersję i polską, i zagraniczną. Nie do końca pamiętam, ale wydaje mi się, że wersja zagraniczna trafiła do konkursu, czyli trafiła na konkurs w Hollywood, organizowany dorocznie przez magazyn The Hollywood Reporter. W tym konkursie jako jedyny z Polaków zdobyłem 6-krotnie złoty medal. Wtedy wielu moich kolegów zdobywało tam nagrody. No mnie się udało to 6-krotnie, plus jeszcze oczywiście tam były srebrne medale, wyróżnienia, trzecie. Było tego dosyć sporo, ale my w ogóle Polacy tam robiliśmy furorę, bo nasze plakaty na tle zachodnich plakatów jednak były zupełnie inne, bardziej artystyczne, bardziej ambitne. I widać, że jury to doceniało. Tam były też kategorie, bo były kategorie Azja, Europa, Ameryka. My nasze nagrody zdobywaliśmy regularnie, ale w kategoriach europejskich. Wielokrotnie byłem zapraszany, ale jakoś nigdy nie dostałem zgody na wyjazd. To były, proszę pamiętać, czasy, kiedy trzeba było ubiegać się o zgodę na paszport, o wizę, o w ogóle możliwość wyjazdu. Ale okazało się, że tym razem ta nagroda była nagrodą o wiele bardziej spektakularną, ponieważ nie tylko była złotym medalem, ale też była nagrodą The Best of Show, czyli nagrodą przyznaną jakby w kontekście wszystkich plakatów zgłoszonych do konkursu. Czyli złoty medal był w kategorii europejskiej, tu wygrywałem z autorami europejskimi, ale jeszcze dodatkowo jury przyznało nagrodę The Best of Show, czyli nagrodę na tle wszystkich prac nadesłanych. Nie wiem, czy to spowodowało, że ministerstwo jednak wydało mi paszport, może, chociaż to już był 89 rok, zmiany systemu, ale jeszcze te pewne regulacje trwały. Czy to, że wygrałem też z Amerykanami? Nie wiem. W każdym razie, o dziwo, nagle dostałem zgodę na wyjazd do Stanów i pojechałem odebrać tę nagrodę. To była niesamowita podróż, ponieważ przede wszystkim poznałem nareszcie organizatorów konkursu, zaprzyjaźniłem się z nimi. Okazało się, że nasze prace polskich artystów są bardzo cenione i znane, a moje nazwisko z racji tylu nagród tych pierwszych rzeczywiście było i cenione, i szanowane. Miałem wiele fajnych podróży. Miałem zwiedzanie Metro Golden Mayer, rozmowy z dyrektorami artystycznymi, propozycje pracy. Nie odważyłem się wtedy zostać w Stanach i przyjąć propozycji pracy. Na szczęście, ponieważ pokazano mi niestety pracę w agencji reklamowej. Jak zobaczyłem, że musiałbym siedzieć w tym całym zestawie ludzi, szkicować projekty, a tam akurat trafiłem na Roberta Redforda, który akceptował plakat do swojego nowego filmu. I tak naprawdę reżyser Robert Redford siedział z boku, a negocjował adwokat, ponieważ adwokat nie interesował się grafiką. On się interesował, jakie są wielkości liter, czy wszystkie zapisy w umowie są spełnione, wielkość nazwiska, kolejność i tym podobne rzeczy. A tych szkiców było masę. Robili to głównie graficy z Azji. Ich było bardzo wielu w tej agencji. Pomyślałem, że to nie jest miejsce dla mnie. A poza tym chyba nie czułem klimatu, nie czułem tamtego społeczeństwa. Także nie przyjąłem tej propozycji. Ale wtedy właśnie w Metro Golden Bayer powiedziano mi bardzo ciekawą rzecz. Oglądając moje prace, dyrektor artystyczny zapytał się, patrząc na pracę z 81 roku, czy mógłbym dzisiaj tak zrobić? Ja nie do końca rozumiałem, o co chodzi, bo mówię, jak to... On mówi, bo nieważne jest, że wtedy to zrobiłeś, tylko czy dzisiaj nadal jesteś w takiej formie, żeby zrobić tak dobrą pracę, jak ta, którą widzę z 81 roku. I może dlatego do dzisiaj, do 2021 roku, cały czas staram się być sprawny, cały czas staram się być zaskakujący w swoich pracach i cały czas poszukuję, żeby nie dać się wepchnąć w szufladkę grafika odcinającego kupony ze swojej historii. Ale wracając do plakatu Stan Strachu. Plakat rzeczywiście tam wzbudził sensację, wzbudził zachwyt. Był dosyć prosty. Zaklejone usta takiego blokowiska, bloku z dwoma oknami jak oczy i w nich świeczuszki. Musiałem tam wytłumaczyć
niektórym osobom, co znaczyły te świeczki wtedy, że my na każdą rocznicę, my Polacy na każdą rocznicę stanu wojennego zapalaliśmy właśnie świeczki w oknach, a ponieważ Stan strachu to był film o stanie wojennym, więc ten pomysł gdzieś się tak zrodził. Ponieważ to już były czasy, że paszporty teoretycznie można było trzymać w domu, bo chyba od 1984 roku już można było, ale nie pamiętam właśnie dlaczego ja z tym moim paszportem, może to była kwestia wizy amerykańskiej, ale pojawiłem się na Kruczej, gdzie były biura paszportowe i tam skomentowano pewną scenę, którą wykonałem za oceanem, schodząc z tymi dwoma nagrodami ze sceny. To było bardzo podobne do wersji oscarowej, ponieważ wymieniano nominacje, potem wymieniano laureata, laureat wchodził, odbierał nagrody, mówił dwa słowa i schodził. Ja schodziłem z tymi dwoma nagrodami i zrobiłem taki znaczek do kamer, które tam były. Ponieważ wtedy mój przyjaciel Andrzej Chojecki zaprosił mnie jeszcze na dłuższy pobyt, a wizę miałem dłuższą, więc zostałem trochę dłużej w Stanach, także ten pobyt się wydłużył. I po powrocie, jak byłem na tej Kruczej, to powiedziano mi: a musiał pan tak tym paluszkiem tam machać do góry? Normalnie by pan miał kłopoty z paszportem. Jak to szybko do nich dotarło i jak to szybko zostało zauważone, nie wiem, bo przecież to nie były czasy telefonów, maili, internetu i tym podobne rzeczy. Natomiast odpowiednie władze ten geścik zauważyły.